Dzień dobry, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj również będzie taki nietypowy podcast, wideokast. I tym wideokastem właśnie chciałbym się odnieść do tego podcastu, czy też wideokastu, który nagrałem w czwartek, w ubiegłym tygodniu, gdzie prezentowałem, jako Kościół zorganizowaliśmy zrzutkę, Właśnie na portalu zrzutka.pl w celach remontu, gdzie zbieramy pieniądze na remont i adaptację budynku, który wynajęliśmy i chcemy go przystosować właśnie jako budynek kościelny. Pod tym nagraniem pojawiło się dużo komentarzy, też dużo komentarzy pojawiło się na Facebooku, gdzie to nagranie właśnie było udostępniane. No i... Cóż niestety nie były to komentarze, ani zapytania, stwierdzenia dotyczące tego, co tam mówiłem odnośnie tej zrzutki, ale najwięcej pytań było do mojego wyglądu, czy też do mojego ubrania. Ponieważ nagrałem ten wideokast, mając założoną koloradkę. I pojawiło się naprawdę wiele pytań do, do tego, i chciałbym się teraz do tego. Odnieść, nie wytłumaczyć, nie przekonywać, po prostu odnieść, gdyż w wielu tych komentarzach było, no niektóre chyba były nawet zarzutami, że upodabniam się do, do, do księdza, że też udaję księdza katolickiego. Niektórzy nawet stwierdzili, że przez takie ubranie to wywyższam się. Po co w ogóle ta koloradka, dlaczego się podszywam niektórzy mówili, pisali tam, że mają złe skojarzenia, ponieważ byli wiele lat w kościele rzymsko-katolickim. No i to im się po prostu źle kojarzy. No na wszystkie te pytania, zaczepki nie odpowiem. Jeszcze raz powiem, nie mam zamiaru się w ogóle tłumaczyć, ale chciałbym tak jak zawsze powiedzieć to co Biblia mówi w danym temacie, tak Wytłumaczyć to łopatologicznie, tak aby jak najwięcej osób zrozumiało. Więc na początku do tej koloratki odnoszą się może tak troszeczkę historię, taki rys historyczny. Koloratka, czyli inaczej biały kołnierzyk. Po włosku to jest kolarino i to był taki kołnierzyk, właśnie biały dookoła szyi. Różne rodzaje tego kołnierzyka były. Jako taki właśnie kołnierzyk, kołnierzyk z jakimś dodatkiem, różnego rodzaju jakieś wzorki nieraz to były. I ten kołnierzyk wszedł do takiej mody w XVII wieku, ale takiej mody świeckiej, zwykłej. I właśnie przez od tej świeckiej, zwykłej mody, zwykłych ludzi, duchowni, czy też duszpasterze, pasterze bo może lepiej będzie mówić duszpasterze, pasterze też zaczerpnęli ten pomysł i zaczęli używać właśnie takich białych kołnierzyków, które miały podkreślić, może, że ktoś jest właśnie duszpasterzem, ewentualnie z jakiegoś, nie chcę powiedzieć, wyższej kategorii, no ale jest przeznaczony właśnie do posług duszpasterskich. I słuchajcie, teraz też chciałbym przeczytać, co znalazłem w portalu, na portalu katolickim, portal aletei.org, aleteia.org, przepraszam. Tam jest napisana też między innymi historia koloratki i coś takiego możemy tam znaleźć. W miarę upływu lat przyjmowały się rozmaite odmiany kołnierza stroju księży w wersji rzymskiej. Chcąc wyróżnić je, protestanckie duchowieństwo wybrało jeszcze inną jego wersję. Uważa się też, że właśnie duchowny protestancki zapoczątkował w XIX wieku użycie współczesnej, zdejmowanej koloratki, spopularyzowanej później przez Ruch Oksfordzki, czyli tak w uproszczeniu Kościół Anglikański, który jest no, zaliczany do kościołów protestanckich. Więc słuchajcie, sami katolicy to przyznają, że właśnie rzeczywiście weszła taka koloratka w XVII wieku, natomiast ta współczesna dzisiaj została wymyślona i zapoczątkowana przez protestanckich duchownych, i od nich oni wzięli coś takiego. Coś takiego, właśnie taki listek to wymyślili protestanci. Więc jeżeli ktoś mówi że ja podszywam się pod księdza katolickiego, to proponuję zapoznać się z historią. I to nie ja podszywam się pod księdza katolickiego, tylko księża katolicy chyba podszywają się pod pastorów protestanckich. I kochani, tak to wygląda. Taki krótki listek, który możemy wpiąć, oczywiście do koszuli, czy też tak jak ja dzisiaj mam taki t-shirt z odpowiednim kołnierzykiem. I rzeczywiście jest to bardzo funkcjonalne, że możemy mieć t-shirt czy też koszulę i kiedy potrzebujemy, zapinamy kołnierzyk, wkładamy taki krótki listek, jego możemy mieć w bocznej kieszeni czy nawet w Biblii jako zakładkę również z niej korzystać i coś takiego możemy korzystać. To się spodobało księżom katolickim, więc przejęli, że nie musieli nosić tych całych kołnierzyków obroż, Wtedy, kiedy pełnili no zwykłe życie, mogli to po prostu zdjąć, rozpiąć kołnierzyk. Niejednokrotnie jest gorąco, rzeczywiście trochę ciaśnie jest pod szyją, kiedy mamy zapięte. Może teraz bardziej możemy się czuć nieskrępowani. Przypomnę, że pastor protestancki może mieć żonę, może mieć dzieci, może mieć rodzinę, więc ja również mam pełnię też funkcję męża i ojca. Niejednokrotnie przecież idę gdzieś z moimi dziećmi, czy na rower, do parku, do sklepu. Ta koloratka jest mi niepotrzebna, mogę zdjąć. Natomiast duszpasterz pełni swoją służbę 24 godziny na dobę. I niejednokrotnie jest potrzeba, aby wziął i gdzieś się udał. Więc myśleć o tym, że właśnie mam się przebrać, Mam ubranie i po prostu tą koloratkę ze sobą, i łatwo mogę wziąć i założyć. Po co w ogóle mam zakładać taką koloratkę, Czym się, po co mam się wyróżniać, bo niektórzy tutaj pisali, że się wyróżniam. Wywyższam o tym może troszeczkę później powiem, a teraz chciałbym odnieść się do słowa bożego. Pierwszy fragment. Przeczytam trzy fragmenty. Pierwszy fragment to będzie. Z i listu świętego Pawła apostoła do koryntian 9 rozdział i wersety od 19 do 23 Tak więc nie zależąc od nikogo stałem się niewolnikiem wszystkich aby tym liczniejsi byli ci których pozyskam Stałem się jak Żyd dla Żydów, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co podlegają prawu, byłem jak ten, który jest pod prawem, choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem, by pozyskać tych, co pozostawali pod prawem. Dla zwolnionych od prawa byłem jak niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolny od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu, by pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Słuchajcie, to pisze apostoł. Apostołowi Pawłowi też zarzucano wiele rzeczy. Przede wszystkim, że to nie jest apostoł, nieprawdziwy apostoł, że to on sam sobie to wszystko wymyślił. Wiele rzeczy. Że bierze kasę, że nie bierze kasy, że wymyśla rzeczy. Dzisiaj też mu się wiele rzeczy zarzuca. I wtedy też mu zarzucano, że właśnie zachowuje się niegodnie na ucznia Jezusa Chrystusa. A on mówi, że Przecież on to wszystko robi dla Ewangelii. Więc kiedy jest między Żydami, chociaż był Żydem, to zachowuje się jak Żyd, pomiędzy tymi, którzy są, e, uznają prawo, tak jakby był pod prawem, chociaż to prawo go wcale nie obowiązuje. Tak działał po to, aby jak najwięcej osób pozyskać dla Chrystusa. I to jest przykład, który daje apostoł Paweł. Tak samo postępował apostoł Piotr. I możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich w X rozdziale, kiedy przychodzi do Korneliusza. Kiedy do niego przychodzi, mówi wyraźnie, że Żydom nie wolno przychodzić do pogan i wchodzić do ich domów. Takie było prawo. Natomiast apostoł Piotr mówi, że Bóg wyraźnie przez Ducha Świętego pokazał mu, że ma tutaj przyjść. No i niektórzy zarzucali mu, no jak to jest? Złamałeś prawo Boże. To Duch Święty ci powiedział, że masz złamać prawo Boże, przecież to jest niemożliwe. Ale apostoł Piotr nie złamał prawa Bożego. Bo wyraźnie Bóg dał stare przymierze i powiedział, że da nowe przymierze i wypisze je w sercach ludzi, nie w umysłach, ale w sercach, i będzie zmiana prawa i dokładnie Bóg zmienił to. Przymierze. Dał nowe przymierze. Właśnie nie zmienił. Tam to się zakończyło i nastało nowe przymierze. I to samo zrobił. Apostoł Piotr, czyli poszedł do Pogan. I też możemy czytać w liście do Galacjan, że tak samo postępował, chociaż przyszli tam inni ludzie, on się troszeczkę wystraszył. Wystraszył się, że coś może przekombinował i apostoł Paweł go wtedy napomniał. I posłuchajcie, list do Galacjan, drugi rozdział, jedenasty do czternastego wersetu. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także, <laughs> przepraszam, wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród Pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać Pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Więc wyraźnie widzimy, że apostoł Piotr. Poszedł do Pogan, zachowywał się jak Poganin, to znaczy nie, że robił wszystko to, co robią Poganie, ale był wśród Pogan po to, aby im służyć. Ale potem się wystraszył i zaczął odchodzić. A przecież poszedł tam, aby głosić Ewangelię. I za to go napominał apostoł Paweł: że poszedłeś głosić Ewangelię, to trzeba było dalej głosić Ewangelię. Nie robiłeś nic niewłaściwego, będąc wśród e, Pogan. I kochani, na koniec jeszcze jeden e, fragment. To jest dopiero niesamowity fragment zapisany w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział i wersety od pierwszego do piątego. To jest mowa o apostole Pawle. Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, który, która przyjęła wiarę i ojca Greka. Bracia z Listry i Konium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Kochani, niesamowity fragment, w szczególności gdybyśmy sobie jeszcze przeczytali 15 rozdział wcześniej. Mówiliśmy o Galacji. Tam przebywał też apostoł Piotr. W ogóle w tych zborach galackich było tak, że ludzie tam uwierzyli. Przyjęli Chrystusa, uwierzyli, Bóg dotknął ich łaską, oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Natomiast przyszli pewni ludzie i powiedzieli, że okej. Okay, Fajnie, że wierzycie, ale musicie się jeszcze obrzezać i musicie przestrzegać prawa. No i powstały jakieś rozłamy. Dlatego apostoł Paweł poszedł do Jerozolimy, aby upewnić się, co na to powiedzą apostołowie, którzy chodzili bezpośrednio z Panem Jezusem Chrystusem. I w tym 15 rozdziale czytamy tak, że oni nad tym debatowali, modlili się i pościli, a potem mówią, że. Postanowił Duch Święty i my, apostołowie, żeby nie nakładać żadnego obowiązku na ludzi, którzy wywodzą się z pogan. Oni przyjęli Chrystusa przez wiarę i to im wystarczy. No i dobrze by było, żeby tam nie jedli nic uduszonego, krwi, nie, nie czcili bałwochwalstwa itd. Ale nic o obrzezaniu, że nie muszą się obrzezywać. To postanowili i potem wysłali Pawła, Barnabę. I jeszcze dwóch uczniów, aby oznajmili tym w Galacji, co należy robić, a czego nie muszą robić. Więc ci się ucieszyli, że nie muszą się obrzezywać, nie muszą wypełniać prawa, ponieważ Chrystus i wiara w Chrystusa wystarcza do zbawienia. Byli bardzo ucieszeni. I to przekazywał apostoł Paweł. Ale w 16 czytamy, że spotkał tam Tymoteusza i go obrzezał po kiego grzyba go obrzezał, skoro sami wcześniej ustalili, że nie trzeba go obrzezywać. No właśnie, bo apostoł Paweł był mądrym człowiekiem. To mądrość miał od Ducha Świętego. I wiedział, że musi iść do Żydów, ale nie wszyscy Żydzi to zrozumieją. Dlatego, żeby nie wdawać się w spory, żeby nie udowadniać, nie przekonywać, ale żeby normalnie wejść do synagogi i głosić, Jezusa Chrystusa, to lepiej obrzezać tego Tymoteusza, bo nieobrzezany nie mógł tam wejść. Dlatego go obrzezał i co? I głosił to, że nie muszą się ludzie obrzezywać. No, mogłoby się wydawać na pierwszy rzut ucha jakieś w ogóle pomieszanie, jakiś paradoks. Po co jednego obrzezuje, chociaż nie musi? Ale właśnie to, co czytaliśmy w pierwszym fragmencie. Pomiędzy Żydami zachowywał się jak Żyd. Nie po to, żeby wszczynać spory, tylko żeby dotrzeć i obwieścić, ogłosić Ewangelię Jezusa Chrystusa o Królestwie Bożym. Tak postępował apostoł Paweł, i jak wiemy z historii, miał bardzo dobrą skuteczność. Ponieważ chodził i założył niesamowitą ilość zborów oraz uczniowie, którzy uczyli się u apostoła Pawła, również zakładali. Te zbory. I jak poczytamy sobie Nowy Testament, to zobaczymy, że znakomita większość Nowego Testamentu to są listy apostoła Pawła. Czyli jakoś ten Duch Święty naprawdę błogosławił apostołowi Pawłowi, i wcale nie widzimy, żeby ganił to, że pomimo, że wcześniej powiedział, że nie trzeba się obrzezywać, to on tego biednego chłopaka obrzezał. No cóż. Tak to właśnie zrobił po to, aby głosić Jezusa Chrystusa. Kochani, Bóg przysłał mnie na Podkarpacie, do regionu bardzo katolickiego. Zborów protestanckich jest tutaj niewiele, jak na lekarstwo. I zazwyczaj, jak już są, to są bardzo nieliczne, zresztą tak jak i nasz zbór no, ma kilka osób. Ja nie przybyłem tutaj na Podkarpacie, aby wyciągać ludzi z Kościoła katolickiego, chociaż też niektórzy mi to zarzucają. Naprawdę nie o to mi chodzi, żeby wyciągać ludzi z Kościoła rzymskokatolickiego, ale Duch Święty przekonuje mnie, a statystyka, dane statystyczne potwierdzają to, że chociaż 92% osób w Polsce deklaruje, że są katolikami, to tylko 29% uczęszcza do Kościoła. Ale Właściwie wszyscy słyszeli o Jezusie Chrystusie, o Bogu. Nie uczęszczają do kościoła, ale szukają kościoła. Szukają też Boga i ja, ja tutaj nie mam zamiaru teraz też udowadniać, że na przykład w kościele rzymskokatolickim nie ma Boga. Ja oczywiście nie zgadzam się z nauką kościoła rzymskokatolickiego, ale jeżeli chodzi o katolików, to kocham ich tak jak bliźnich, tak jak mi nakazuje Słowo Boże. I kiedy właśnie ludzie chodzili do kościoła katolickiego, tam usłyszeli Ewangelię. Prawdziwą Ewangelię. Ja sam niejednokrotnie słyszałem w kościele katolickim, chociaż nigdy katolikiem nie byłem, ale tak, byłem niejednokrotnie w kościele rzymskokatolickim, słyszałem tam prawdziwą Ewangelię. No niestety były też i dodatki. Ludzie, kiedy zaczęli słuchać tej Ewangelii, wierzyć w Ewangelii i czytać Pismo Święte, zauważyli, że. Jest wiele niezgodności, po prostu, i opuszczają ten kościół i szukają kościoła. Więc ja nie mam zamiaru wyciągać ludzi. Cieszę się, że Kościół Rzymskokatolicki też głosi Ewangelię, prawdziwą Ewangelię. Jest naprawdę tak dużo ludzi, że myślę, że bez problemu. Ci, którzy szukają Boga, to. Trafią, trafią po prostu też i na nasz Kościół. Będę pomagał, aby zrozumieć, aby, nie wiem, ochrzcić, poznać lepiej Boga. Jeżeli ci ludzie będą chcieli zostać, bardzo fajnie w Kościele. Jeżeli pójdą sobie gdzieś, ja ich błogosławię. I nie o to mi chodzi, aby teraz tutaj gromadzić sobie ludzi i pokazywać, jacy my jesteśmy. Natomiast tak, robię jak najbardziej, przyznaję się do tego, ukłon w stronę katolików przez noszenie właśnie koloratki, poprzez remont tego budynku i adaptację, tak, żeby on przypominał w ogóle budynek kościelny, bo na to pierwsze zwracamy uwagę. Robię ukłon w stronę katolików poprzez tego, że zazwyczaj czytam o z takiego pisma świętego, tego pisma świętego, które oni mają w domu, znakomita większość. Więc kiedy słuchają tych podcastów, czy kiedy czytają, na przykład sobie naszą ulotkę nasz traktat ewangelizacyjny, gdzie są właśnie cytaty z tego pisma świętego, bo ja wierzę, że jest to prawdziwe słowo Boże, ten przekład właśnie Biblii e, tysiąclecia, to jest to mój ukłon w stronę katolików. I ja wcale, wcale tego nie kryję i do tego się e, przyznaję. Więc jestem na Podkarpaciu, na tym, w tym regionie e, katolickim. No i cóż, między katolikami jestem jak katolik. I tam, gdzie katolicy postępują tak, jak Pismo Święte mówi, to jestem katolikiem. Chociaż nigdy tym katolikiem nie byłem. Nie będę tego ukrywał, nigdy tego nie ukrywam i tak po prostu mówię. Kochani, poza tym, żyjemy w świecie symboli, żyjemy w świecie e, komunikatów, i ta koloratka kojarzy się z duszpasterzem. Czy chcemy, czy nie. Więc ci, co potrzebują i szukają dusz pasterza, a wiele osób szuka dusz pasterza, to właśnie idą do gościa, który ma koloratkę, ewentualnie sutannę. No, co do sutanny, to no, no nie zakładam, nie mówię, że, że, że nigdy nie założę, jak będzie potrzeba. Jeżeli będzie potrzeba, że Bóg mnie pośle do Żydów, żebym poszedł do synagogi, a wcześniej będę się musiał obrzezać, to tak, pewnie się obrzezam i tam pójdę, bo mnie tam Duch Święty wysyła. Natomiast wiem, że ludzie szukają pasterzy i potrzebują rozmowy właśnie duszpasterskiej z kimś, kto pomoże im zrozumieć pewne aspekty. I to nie tylko katolicy, bo ja mam dużo rozmów z ludźmi, którzy nazywają się protestantami, którzy są, powiedzmy, odeszli z tego kościoła protestanckiego wiele lat temu i już wiele lat są w kościele protestanckim. I oni tak samo potrzebują rozmowy takiej właśnie spowiedzi, tak jak jest u w kościele katolickim spowiedź, to oni potrzebują takiej spowiedzi. I cóż na to poradzić? Tak potrzebują, więc do takich osób też yy, przychodzą. Czy mam to ganić? A dlaczego? Po prostu chcę pomóc, to pomagam. I ludzie przychodzą właśnie do dusz pasterzy, którzy mają koloratki, bo tak ich po prostu interpretują, taki komunikat widzą. No i właśnie odnośnie tych komunikatów. Co do ubrania. Kochani, no jeżeli widzimy gościa w garniturze. W marynarce, w krawacie. To z kim on się nam dzisiaj kojarzy? No najczęściej kojarzy nam się z biznesmenem. A jeżeli biznesmen otwiera kościół i robi coś w tym kościele, to z czym nam się to kojarzy? No najczęściej nam się niestety kojarzy to z przekrętem. No bo i wyciąganiem kasy. Jak? Biznesmen, kościół, tu tego, to jest coś nie w porządku. I kiedy taki kościół organizuje jakieś konferencje na przykład, to kiedy zapyta się katolika, czy przyjdzie na konferencję, to on od razu kojarzy coś takiego z konferencją biznesową, ewentualnie jakimś spotkaniem motywacyjnym. Więc kiedy chcemy zaprosić kogoś na, na ewangelizację, to my nie powinniśmy organizować konferencji, tylko rekolekcje. Wiem, rekolekcje to znowu się tam kojarzy z Kościołem Katolickim. No i bardzo dobrze, bo katolikom rekolekcje kojarzą się z Panem Bogiem. I jeżeli chcemy zorganizować spotkanie, gdzie będziemy mówić o Panu Bogu, to trzeba zorganizować rekolekcje, bo wtedy ludzie wiedzą, że tam przyjdą i będzie rozmowa o Panu Bogu. A na konferencji, na konferencji nie wiadomo o czym będziemy mówić. Poza tym na konferencji mówi się o sprawach biznesowych. A o Panu Bogu mówi się na rekolekcjach, czy też właśnie yy, w kościele. Kochani, ale poza tym, ten biznesmen, niech ściągnie tą marynarkę, zostanie w koszuli i w krawacie. To z kim się będzie kojarzył? No, oczywiście, że ze Świadkiem Jehowy. No z kim by innym? Ze Świadkiem Jehowy. No taką mamy skojarzenia, taka jest symbolika, taka jest komunikacja. A Świadkowie Jechowi to sekta, więc wszyscy wiedzą, że należy ich unikać, bo to nic dobrego. No właśnie. A kiedy taki człowiek, który jest protestantem, pastorem, będzie występował w dżinsach i w t-shircie, to co? To większość powie, że jest niepoważny, bo do Boga należy podchodzić poważnie. A jeżeli będzie w dresie, no to nie jest przecież pastorem, tylko jest dresiarzem i pewnie jeszcze zadymiarzem, bo tak nam się to wszystko kojarzy. Kochani, miałem taką historię. Powiem wam, kiedy jeszcze nie byłem pastorem, kiedy byłem członkiem zboru w Anglii. W Anglii akurat rzadko rzeczywiście podchodzą do ubioru i ubierają się pastorzy normalnie. Właśnie i raz mój pastor, chociaż bardzo dobrze nauczał, ubierał się w jeansy i w koszulę flanelową. A ja jakoś tak zawsze miałem, że ubierałem się po prostu w garnitur. To co najlepsze. Przynosiłem, ubierałem się i tak przychodziłem do zboru. Pastor przychodził zazwyczaj pierwszy, ja też przychodziłem, aby mu pomagać. Raz zaprosiliśmy pewnego kaznodzieje, który miał się podzielić słowem Bożym. I ten kaznodzieja przyszedł. i Akurat zobaczył mnie i podszedł do mnie i mówi: Witaj, pastorze, ja jestem tym i tym kaznodzieją. I zaczęliśmy rozmawiać. Ja zapytałem się, jak podróż, przywitałem go i mówię: Tylko słuchaj, ja nie jestem pastorem. Pastorem jest tamten człowiek i wskazałem właśnie na pastora, który miał dżinsy i Koszulę flanelową. Taki symbol po prostu. Człowiek od razu skojarzył, że to w tych, z tych dwóch to ja muszę być pastorem, no bo tak to mu się jakoś e, widziało. Kochani, no takie są właśnie symbole, taka jest komunikacja. Ludziom się nigdy nie dogodzi. I na szczęście ja akurat powtarzam i słucham tego, co. Apostoł Paweł, nie mam się podobać ludziom, ale mam się podobać Bogu, więc dlatego tak postępuję, aby się Bogu podobać i niestety to się bardzo często ludziom nie podoba. Więc kiedy będę w garniturze, to będę biznesmenem, kiedy będę bez marynarki, jestem siatkiem jehowy, kiedy będę w muszce, to będę, nie wiem, dyrygentem, no i właśnie dresiarzem, rozbijakom i takim, a kiedy jestem w koloradce, to znowu jestem księdzem i pewnie zwodzicielem. Kochani, pewnie nie wyjaśniłem, pewnie nie przekonałem, ale jak powiedziałem, nie miałem w ogóle takiego zamiaru. W Jarosławiu w każdym bądź razie jest pastor, który chodzi w koloradce. Tego pastora na ulicy nazywają czasami pastor, czasami ksiądz, czasami proboszcz, nawet ojciec do mnie mówią, no, w końcu też jestem ojcem. Witamy się, szczęść Boże, albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja nic nie ukrywam, no tak tutaj po prostu jest. Jeżeli komuś się to nie podoba, no cóż, no może iść gdzie, gdzie indziej. Ja tutaj nie szukam żadnych subskrybentów, lajków, nie wiadomo co, kochani. Nie trzeba oglądać. Naprawdę też zachęcam do tego, aby studiować Słowo Boże. Naprawdę czytać je i rozważać. Może mniej czasu właśnie spędzić na tym internecie, bo widzę, że tutaj też jest taka moda, aby oglądać jak najwięcej filmików, szukać tych kaznodziejów i szukać jakie błędy oni popełniają. I ludzie na tym się skupiają i wypatrują te błędy, ale zamiast tego ja proponuję. Nie szukajcie tych błędów, tylko skupcie się na Słowie Bożym i zacznijcie je studiować, więcej korzyści na tym wszystkim osiągniecie. Oczywiście nie musi się to wszystkim podobać. Jeżeli Wam się nie podoba, załóżcie własny kościół, pokażcie jak to się robi. Ja z chęcią wezmę z Was wzór, przykład, jeżeli to będzie się wszystko sprawdzało. Kochani. Jeśli się komuś to wszystko kojarzy z Kościołem rzymskokatolickim, no to to nie mój problem po prostu. Ja wiem, że wiele osób mówi, że było w Kościele rzymskokatolickim, wyszli z tego. Ale słuchajcie, to nie tylko trzeba wyjść z Kościoła rzymskokatolickiego, ale to Kościół rzymskokatolicki jeszcze musi wyjść z Was. No niestety, tak to jest. Czy jak byliście u Świadków Jehowych, to też Świadkowie Jehowi muszą z Was wyjść. Bo też przychodzą byli Świadkowie Jechowi i mówią, to nam nie pasuje, bo tak było u nas. No cóż ja poradzę, że czasami Kościół rzymskokatolicki czy Świadkowie Jehowy też robią dobrze. No, tam, gdzie robią dobrze i zgodnie z Pismem Świętym, no ja też tak będę robił. No, nic na to po prostu nie poradzę. Zresztą Biblia ma wiele fragmentów, że to nie szata zdobi człowieka i że nie po ubraniu, ale po owocach poznajemy. I kochani, na koniec bardzo ważne. To wszystko na końcu, Osądzi Pan Jezus. I tylko On ma prawo do osądzenia tego wszystkiego. I każdy z nas zda sprawę. Ja z tego, co robię, z tej koloratki, z tego czytania z Biblii tysiąclecia, jak i Wy z każdego Waszego komentarza też zdacie sprawę. Kochani, poza tym pamiętajcie, że te komentarze czyta moja żona, czytają moje dzieci. I one się zastanawiają. Tata, dlaczego tak wszyscy na ciebie najeżdżają, skoro ty tyle rzeczy robisz? One są ze mną codziennie, one mnie widzą. One widzą, że ludzie dzwonią, piszą. A ja tak, ubieram kolorackę i idę na przykład do szpitala, aby jakiejś posługi dusz udzielić albo wsparcia. Robię to czy w niedzielę, czy w weekend, czy w ten czas po południu, kiedy powinienem z nimi spędzić, bo ludzie tego potrzebują. I pomyślcie sobie. Ile osób jest w szpitalu i przyjdzie taki gościu, aby udzielić wieczerzy Pańskiej, normalnie ubrany i otworzy tą butelkę wina. No po prostu wszyscy go wyrzucą od razu. Ale kiedy przychodzi ktoś w koloradce, to jest wiadomo, że to jest duszpasterz. I kiedy otwiera to wino, to po to, aby właśnie udzielić wieczerzy Pańskiej. I nikt nie robi problemu, a nawet ludzie przychodzą, aby posłuchać Słowa Bożego, bo to mówi duszpasterz. No, tak to już jest na tym świecie, i czy to mam zmieniać, czy po prostu mam ogłaszać Słowo Boże? Ja zostaję przy Słowie Bożym. Przykro mi, że nie wszystkim się to e, podoba. Kochani, no cóż, na to nic nie poradzę. Tak będę działał, tak mnie Duch Święty powołuje. Nic, pozdrawiam Was serdecznie, błogosławię i życzę dobrego dnia. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.